Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD oraz Lucinko i i Kubako. I Kubako, tak. I witamy was serdecznie w Don't Starve Together. Mięso Edition. Tak, Mięso Edition, właśnie, przepraszam. Co my tutaj mamy? Niedopasowana strona, jakiś ten... Co tam było na tym? Dobra, różne dziwne rzeczy mamy. Dekoracja kruk, między innymi. Ale mamy też te nasze dwa niebieskie klejnoty, które potrzebowaliśmy. I no, McGwiny na razie zostawiamy. Trzeba będzie wziąć kilof i ten w lodówce trochę poogarniać. Czekaj, gdzie jest nasza baza? A, tu jest, dobra. Ja już to wszystko idę. Ogarnę. Okej. Okay. To ja tak na szybciutko. Słuchajcie, moim zdaniem jak zaczyna się zima, to moglibyśmy poogarniać tych koleżków morsików, żeby sobie szybkie laski zrobić. O, pingwiny wyszły. Tak, pingwinów jest pełno. Więc ja zaraz sobie spojrzę na mapę. Pingwiny przy portalu. Gdzie jest kamień? Właśnie kamień termalny by było można zrobić. Tu jest, jeden jest luźny tutaj. Leży, czeka. Dobra. Czekaj, 10 tego i ja zwykły kamień potrzebuję, wiesz? A. Oj, zimno. Zimno, zimno. Dobra, raz, dwa, trzy. Akurat. No, mamy gdzieś ciosany kamień? Nie. Nie wiem. Dobra, ja sobie pozwolę tego termalnego wziąć jednak. Dobra, ja sobie korzystaj. Jeszcze... Tutaj podkładam te takie ala, nazwijmy to brzydko, śmieci. Króliki już ten? O, jak fajnie. Już mamy... Już mamy... Dobra. Miód z pszczółek, ale pięknie. Tak, mamy już? No, ja bym mógł zostać pszczelarzem w sumie. Dobra. Tutaj byś chciał tą lodówkę, solankę? Obojętnie. No to proszę. Solarnia. Nie, muszę zjadłem to. Nie. Coś zjadłeś. Dobra, ja sobie też zjem jednego. Dobra, teraz tego odpalimy z powrotem, odłożymy to. Na tu. Pewno nic nie. Nie no, coś jadłeś. Czemu mamy kupę w skrzynce? Słuchajcie, to jest bardzo ważne pytanie. do wniosku, że tych skrzynek mamy troszkę za mało jednak. I jak do tego doszło, nie wiem. A przykładnie, o. Dobra, przykładnie jest już troszeczkę więcej, bo mamy łącznie trzy. Tutaj by się przydała taka skrzynka, wiesz co, na takie kupy, płat, ten, kwiatki. Taka... No spoko. Jak będziemy mieli drewno, to bardzo chętnie. Taka tutaj spoko. Ja stanę przy ognisku, bo gdzieś mijaliśmy tego morsa. Gdzieś jego chaty widzieliśmy. Ja teraz nie pamiętam gdzie, muszę ją poszukać. Mięso z potwora by się przydało. Czy ktoś może ma jeden kamień? Ja mam dużo. Słyszę psy. Się z tobą podzielę. O, ja też słyszę psy. Czekaj. Bo potrzebuję, żeby zrobić pilon, żeby pójść po te, porąbać lód. Trzymaj, proszę. Dziękuję. Dobra, to pierwsze co tu na psy? Uzbrojcie się w czapki. Ogrzejcie się najpierw w czapeczki. Dobra, ja idę też na tego od razu. No, a tu noc idzie, a ja sobie tak idę. Oho, a to niedobrze. Dobra, to przeczekam psy przy tym. No chodźcie tu. Bestie nadchodzą. Gdzie one są? Gdzie one są? Tu są. Idą. Uż ty. Tego nie uderzaj. Lodowy? Nie smrożący. Nie widziałem. No i co? Tak, ma, tu po temacie. O! O nie. Uważaj! I uderzył. To nie ja. Zniszczył dynię świecącą ktoś. Nie ja.
Wiem, że nie tyle. Wiecie co, ja się prześpię. Uda mi się? Uwaga, jeszcze uda mi się. O, jeszcze, jeszcze kolejny. Ja sobie trochę pośpię, wiecie co, bo mnie trochę słabo z tym, z mózgiem. Starajcie się tak, żeby te dynie przeżyły, nie? Bo je można jednym atakiem rozwalić. No, po to macie. Tak? Chciałeś mieć to z potwora, to masz. A nie. Tak, ale mi chodziło o to, żeby tych dyni nie niszczyć, bo one, dzięki nim mamy światełko. Niekoniecznie w tunelu. Ale mamy. Więc wiecie. Dobra, zaraz pójdę po lód, jak się zrobi dzień, idę po lód porąbać. Dobra, no ja pójdę po tego, po morsa. Może znajdę po drodze jeszcze jakiegoś. A ja nie wiem, co ja zrobię. Przy okazji trzeba sobie drewna trochę nałapać. A ja pójdę po jedzenie. Dobra, jak z tym mózgiem? O, ja jedzenie chętnie bym zjadł. Są szybki mógł... w miodzie, pełno. Tak? Mogę ten jakiś prowiant na drogę wtedy kapsnąć sobie? No jest. Jest 8 szynek w miodzie. No to wstałem. Znaczy nie, no ja 8 one... brać nie będę. Weź połowę. Okej, okay, dziękuję. Dwie. Nie, bo jestem pusty. Weź dwie. Nie, jedna. Ale jestem obszarty. Dobra, gdzie jest ten pierwszy? Całkiem w dół idziemy. Dobra, idę. Uwaga, idę. Tego mamy tyle, patyków mamy mało. Czy ja mam tutaj jakieś dobre przejście, obejście? Tutaj się łapią jakieś stwory dziwne. Więc możecie tutaj te pułapki poogarniać wasze. To ja idę. No, te na trawiastym, nie? Bo ja widzę, że one są zamknięte. No i dobrze. Już mi zimno? Tak ma być. No chyba was pogibło. Ty, ale tutaj praktycznie wszystkie są już ten, nie? Co? No. A to na dole na trawiastym, czy po prawej na trawiastym? Ten od bazy w dół na trawiastym. A, dobra. Okej. Oj, za ciepło. Oj, za ciepło? No, tak wiesz. A. Było za ciepło, no. Po prostu było za ciepło. Teraz się dogrzewa. Ja potrzebuję w ogóle krzemienia i kamieni. Idę tutaj. Dobra, ja widzę jedno miejsce, gdzie jest mors. Idę rębać. Jezu, ile tych królików. No. Ładnie, żeś mi hopy podziało, no nie powiedz. No to trzeba mu przyznać szacun. To się nie odzywa, nic nie mówi, a... Ja tu rąbię, zbieram, wszystko robię. Cicho, ciemno. Pinkasz, murasz, akrobata. Nasz Michał. Dobra, jeszcze sobie tutaj odkryjmy tą mapę, żebyśmy widzieli przyszłościowo, co tutaj się będzie działo. Dużo złota tutaj jest, a to dobrze. A właśnie, kamienie. Ja właśnie idę łupać. A ja już połupałem trochę kamieni. Na drugą mańkę. A. Czyli nie ma co tu zbierać, czy mam? Nie, znaczy tutaj jest pełno, wiesz, co tych na dole, pod tym. Tylko tam uważaj, bo tam też są mechaniczni, nie? W sumie nitryt tam też się przyda, nie? No, przyszłościowo pewnie tak. O, ale się ciemno zrobiło. A, czekaj, ja źle idę. Ciemno się zrobiło i jeszcze źle idę, no wiecie, co? Tylko jak się przestraszyłem. Co mnie straszą? No dobra, powiedzmy, że... Nie, powiedzmy, że pójdziemy tędy bardziej. No dobra. Żebyśmy zobaczyli trochę więcej tej mapy. Coś tam mam. Słyszę kreta. Ja mam 5 królików.
Ja mam 7. O, widzę patyczki. A ja mogli nie pójść mam ani jednej. Na pająki? Może? A co, po mięso, zimno. Czy po ten? Po mięso z potwora? Albo po... No ja teraz idę po tego. Kluczowy? No to... Oj, zimno, zimno! Nie wiem, co nam jest potrzebne teraz tak bardzo. O, pająki o, w, tak... mi też. W taką zimę, jak one wytrzymują. Ty, one się tutaj z tym śleją. I to jak? Ze świnią! O Jezu, teraz wszystkie się na mnie rzuciły. O czemu? Sytuacji? Przecież ja wam nic nie zrobiłem. Lód uzupełniony. Dobra, już, przestać. No bo ja myślałem, kurczę, leją się, to sobie popatrzę, nie? Co, popatrzę? Nie ma patrzenia. Michał, w razie czego surowe rzeczy wrzucamy do tej solankowej, tutaj, o tej. Tak, do solanki. Surowe mięso. Dobra, ja tutaj czekam, aż spotkam pana. O, już go chyba spotykam. O, piesek w wodzie. Maktas? Nie wierzę, że on jest tak zablokowany. Jest tak zablokowany. Oj, zamarzłem. No ale odmarzam i odmarzłem. Masz kła? Masz kła. Mam kła. I mam dmuchawkę. I mam dwa klejnoty, i mam mięso potwora, w sumie i cztery kły, i świetny humor. To co najważniejsze. I trochę głodu. Hop. Dobra, to teraz tak, skoro mamy już jednego... To teraz jest przydałby pytanie, nam się ten? Gdzie jest reszta? Dekoneksy jakieś? Przydały, nie? Wiesz co, bardziej chyba Meaty Stew, ewentualnie, nie wiem czy jest ten, może byśmy ten zaczęli wracać do Oj Zimno, znaczy nie do tego. Dobra. Podpalaj! Oj, za ciepło. O, tu, idealnie. Że zaczęlibyśmy wracać do pierogów, bo wiesz, pierogi są super. Aha. Nie, pierogi to już nie pamiętam. Jajko, mięso i no, załóżmy dwa lody. Nie, jajko. Czekaj. Jajko, mięso, marchewka no. I coś. Jajko, mięso, no to warzywo właśnie. I wypełnia. No to jajko trzeba mieć. No to ptaszka trzeba mieć. No. Klatki dla ptaków. Albo pingwiny. Zgasi. Jak pingwiny. Dobra, poczekamy chwilę przy tym, albo nie. No jajka co? No właśnie, tego się bałem. Którym to? Ojej, to będzie do ręki, dobra. Dobra, to teraz tego zapalimy. Jedna. Jeśli się nie robi, muszę się jakieś drzewo porąbać. No ale ładnie słychać, nie? Jak tutaj się ładnie pali. Drzewko. O, masz spodnie do swinga. Ja lubię, jak Kuba gotuje. Za ciepło mi. Co? Chłe. Czemu tu jest 40 gałązek? Ty, ale jaja. W skrzynce. Słuchaj, spaliłem drzewo, które było suchym drzewem, teraz się dalej pali, ale zmieniło się w taką choineczkę i już się nie pali. Okej. To fajne. Ale już mógłby tutaj dzień nastać, nie? Gdzie jest klatka dla ptaków? Klatka dla ptaków. I rąbać. Aha, tutaj są jakieś rzeczy. Wiecie co? Parę świńskich tych skórek? Zawsze. Dobrze. Śnieg to już załatwiam. Wiesz, ze mną jak z dzieckiem. Tutaj przynajmniej można kamerę obrócić. Na bagno trzeba iść. Potrzeba papirusa. Gdzie są bagna? Tu są bagna, dobra. Okej. Idziesz sam na bagno? Nie boisz się? Idę.
Nie boję się. Dekoracja pająk. Boję się, gdy ciemno jest. No już się tak złapał. No. Bagna. Fajny. Oj, Michał, dobre to było. Dobra, czy wy gdzieś widzieliście też jakiegoś tego? O, to słownictwo pełną parą. Jakiegoś domek morsa, czy coś takiego? Nie. Znaczy, to jest aż dziwne, żebyśmy mieli tylko jedno. Ewentualnie u góry trzeba zobaczyć. Słuchajcie, Tam na jednego papirusa były cztery, tak? Tak, tak, tak. Cztery. Dokładnie tyle. Dobra, jak tam był tylko jeden. Tutaj nie wydaje mi się, żeby było. Więc może jest gdzieś tu. A co to tutaj to jest? Wiesz co, ja chyba wracam. Wrócę ładnie do domku. Zrobimy sobie jedną szybką laskę. Cześć, pingwinki. Mermy. Co o? A no mermy. Tak, oni już nie są naszymi przyjaciółmi. Tak, żebyś wiedział, nie? No i macki, nie? No mermy, znaczy macki nigdy nie były. Ale było je widać. A no tak. Popieram. Znaczy potwierdzam. O, mechaniczny nam Bagdak. Co? A to ci psikus. Ej, nie było tej macki tutaj przed chwilą. Naprawdę. Już sobie mapę odpaliłem. Jak zwykle. Może to jest ruchoma macka. Przecież kto wiedział. Ruchoma macka. Dobra. Nawet tam... w tym głośniku nie słyszałem, żeby wiesz, burczało i w brzuchu tak jak zawsze. A, dobrze. Czekaj, to jest jeden mechaniczny, ale niech on sobie na razie żyje, bo ja nie mam miejsca. Kurczę, ledwo co dzień się zaczął, już się skończył. Wiecie wy co? Nie ma lekko. Winter is coming. Podniszczona sadzonka, okej. Okay. Dobra, idziemy tutaj. Musimy też, wiecie, liczyć na to, że 30 będzie przychodził nasz przyjaciel, Fumfel Kumpel. A, no jak, czy jak? No, jednooki. No ale tutaj to będzie szybka akcja. Już my jesteś, już ten, mamy opanowane. Dobra, ptak prawda złapany, tak jakby co? Prawda czy nieprawda, panie Rafale? Prawda. Mamy opanowane? Mamy, nie? Mamy. Trzy strzały odejdźcie. Dobra, teraz tak. Dwa mięsa potwora, jedno duże mięso. Przekazuję wam. Czy ja mam tutaj coś do przekazania? Nie. Tutaj będzie trzeba chyba zacząć robić porządki, wiesz? Śmiem twierdzić, tak ja. A gdzie mamy świńskie? O, tu mamy świńskie te tyły. A gdzie drewno odrzucać? Wiesz co, jeżeli masz go, a gdzie masz go? U siebie. To zrzuć mi na razie. U siebie. Zrzuć mi drewno. Oj, zimno. Znaczy, broń zimno. Swoją weź, wiesz? Chodź. No ale drewno mi zrzuć. No masz. Proszę. Okej, okay. To tyle? O. Mam coś takiego jak kula z cyrkoni. Worek na słodycze? Na halloweenowe łakocie, aha. Dobra. To czekajcie, to tak. Najpierw zrobimy ładną skrzynię na rzeczy związane z życiem. Co wy na to? Spoko. Dobra, no to się robi. Ona będzie tutaj. Wolicie Meaty Stew jedno, czy parę meatballsów? Chyba Meaty Stew jedno, co? Lepsze. No nie wiem, dwa meatballsy to jest jedno Meaty Stew. Czy ktoś tutaj dorzuci coś?
Ja dorzucę coś. Dobra. Raz, dwa, trzy. I teraz tak. Tu jest to, tu jest to. Powiedzmy tak, że stąd polecimy trochę do góry. O tak, tyle. I tutaj, słuchajcie, ta skrzynia będzie na takie rzeczy jak drewna i takie te, dobra? Ta u góry jedna. Hops. Dobra, objedzony. Wiecie co, ja pójdę tutaj zwiedzić tą krainę na lewo. Ale ciemno jest. No to właśnie. To tutaj są bagna i coś tam jeszcze było. Nie, nie, ale tą górną na lewo, wiesz? Okej. Ale to za chwilkę, to w międzyczasie napiję się w prawdziwym życiu. A tutaj grzeję sobie zadek. To wszyscy możemy w sumie pójść, ją przejść. Gdzie klatkę na, dla ptaków? Tu, koło namiotu? Mhm. Tak. Szkoda, że ty chciałeś zawsze schwytać tego niebieskiego ptaka, czy mi się wydaje? Mhm. No to już go schwytasz. No to mięso potwora. Jedziemy. Słuchajcie, w ogóle ja myślę, że jakiegoś tam następnego dnia możemy iść do góry, zobaczcie, u góry nad tym takim, nazwijmy to wiosennym biomem, zaczyna się Królestwo Psiaków i tam też pewnie będzie Królestwo Mrówko Lwa i tak dalej. Tam byśmy mogli trochę powyczyszczać, nie? Teraz? Nie, no teraz to nie. Teraz ja bym chciał iść na lewo i zobaczyć, czy gdzieś nie będzie jeszcze tego. Tereferę. Tam obok bagien do góry, wiesz? Czy tam jest gdzieś... sobie śpicie. Jeszcze... Co wy robicie z tym jedzeniem? Ja jem. Więc ja zaraz zrobię szybki przelot tam. Jakie w ogóle żarłoki. Jakie... Jaki ładny ogień. Czy ten ogień się zmienił, czy mi się wydawało? Czy ja nigdy nie patrzałem na niego w taki sposób? No dobra. Ty, Michał, idziesz ze mną? No. Okej. Okay. Bo ja też chcę iść na zwiady. No dobra, to też chodź. Ja idę tylko na szybki zwiad. Po obrzeżach. Na lewo? No, na lewo. Na lewo. Tereferę nad bagnami. I ja lecę teraz sobie po obrzeżach. O, pszczółek. O, tutaj jest. Co jest? Co? Kanister śluzu. Okej. Okay. Co najmniej rzekłbym, że to jest dziwne, no ale niech i tak będzie. Ciach, pach. I dwa. No i mamy już troszkę więcej patyczków. Tutaj jednak każdą okazję, jak znajdziesz patyczka, musisz go wziąć. Ja mam 70 patyków. Dobrze. Ja mam 34. 70. Co wy takiego speeda macie? Ja, wiesz, ja mam szybką laskę, ale Michał to nie wie. I co, tam nic nie ma? Nie ma. Znaczy jakiś tam, wiesz, bajorka takie tam. Bilda. No. I obok tutaj jest, co jest? Jest bagno. Czy ty masz bagno tak po obrzeżach ogarnięte? Nie, 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 nie. Nie. To ja bym chętnie poleciał, tylko coś czuję, że zaraz mnie... Szerszenie. Zimno będzie. Tu jest na samym początku merm, nie? Dobra. Znaczy ja się nie zatrzymuję, nie? Ja lecę na YOLO. Bo pamiętajcie, że ja jestem trochę szybszy od was, nie? Ale i tak oberwę. O, matko lec. Ale te szerszenie i tak są ten... One się szybko... No. Wiesz, mi chodzi o to, że musimy mieć szybko tracą zainteresowanie. No. Ty masz rację, słuchaj, tutaj mechaniczny. O, kilof, marmur. Tutaj jest w ogóle dużo rzeczy związanych z marmurami. Ty masz te tataraki, czy nie? Mam. Masz, okej. No ale jakbyście mieli więcej, to wiesz.
Jak będzie okazja, nie? Bo ja tam mniej więcej, wiesz, widzę, co tam się pod ziemią kryje. Pająki? Nie, nie. Widać, gdzie się macki bulgoczą. Jakby to dziwnie miało zabrzmieć. Tutaj jest znowu gnomy. Domek. Merma. Parara. Ja lecę na jolo, nie? Ja się w ogóle nie zatrzymuję, bo chcę sobie ogarnąć tylko najpierw obrzeża. A czy ty te obrzeża już tutaj ogarnąłeś, tak? Tak, no ja lecę dookoła. Ja lecę całkowicie dookoła. No, na lewo obrzeżami. Ale jeszcze jestem na bagnach cały czas, nie? Macki. O, macka wyszła. No wiesz, bo my tak w sumie idziemy za tobą, ty nas wyprzedzasz i się gubimy. A, no ale ja was tam widzę kogoś u góry. Uważajcie, bo pełno macek jest tutaj. Mhm. Tak, ale pełno, tam nic nie ma, w sensie słowem, dużo. Tak? Nie, no ja tutaj na obrzeżach nic takiego ciekawego póki co jeszcze nie widzę. Wiem na pewno, że teren bagien jest duży. O, i tutaj się kończy. I tak jak widzi mnie ktoś tutaj pomarańczowy, to teraz skręcamy. Oj! Ho, 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 macków 100. Dobra. I wracamy. Tak, wszyscy mi widzą? Widzą. No i dobrze. O, tutaj ścięty tatarak. No to poczekaj już na nas, a nie lecisz. Czekam. O, zimno. O, uwaga. Patrzcie, go zabijam. Ujuju! I czekamy! Oho. Chodźmy go zabijmy. Tak. Oj, oj, czapki oj, zgięcie. Oj. Ty widziałeś, ile tam tego było? Jak walczyć? Robię ognisko. Dobra. O, ja chętnie. Jochy. Jak wyskoczyli w ogóle? Czemu ich tam nagle 5 było? Nie wiem, może był zjazd rodzinny. Kumulacja w totka. Ale jak? No wpadali tu wariaty po prostu. Ja się przestraszyłem. A dziwi mnie to, że tak szybko odpuściły. Może byliśmy szybcy. A gdzie ty uciekasz? No ja chciałem takie ładne ten, rodzinne, a ten uciekł. Wrócisz ty tu? Nie. No to nie, to idziemy. No ale to trzeba było mówić, że ty chcesz coś zrobić, a nie ja biegnę w połowie. Rafał, masz siekierę? No pewnie, że mam. O. A mam też takie coś. Chodźcie może jednak do tego ogniska, co? No czekaj, ja dorzucę. Ja już jestem przy bazie, co? 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 A, zostawił nas. Na zimnym nas zostawił, Michał. Jak on tak mógł? O nie, o nie. Przy okazji głodny jestem. A, widzisz. To dobrze, że jesteś ten, to akurat coś zrobi, to jestem. Mniam. No właśnie, trzeba by było na świetliki zrobić ten, no jak to się nazywa? No. To do łapania ich? Nie, lampę świetlikową. Czekaj, ja mam. A, tylko że trzeba by było właśnie znaleźć. Oj, Michał, bo tutaj ciemno zaraz będzie. Patrzę. Ale drewno samo się nie zrobi. Dobra, to dorzucaj. O. No i sobie tutaj tak ładnie możemy postać. Przy ognisku, w ciepełku. To, co najważniejsze. To, co wiprytki lubią najbardziej. Oj, 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 oj. No. Długo jeszcze tej nocy? Długo jeszcze będziesz śpiewał? No to
to myślisz, że to inaczej dłużej będzie? Nie wiem. Czekaj, właśnie się zastanawiam, czy gdzieś tutaj, może na tych biomach, nie będzie jeszcze jednego mackokolca. Znaczy nie, makła. Jej, czemu ja zawsze się mylę? Rafał, teraz byśmy mogli tu pójść tak w dół, na lewo, tym laskiem. Tutaj może coś będzie. No właśnie o to mi chodziło. No to lecimy. Brzegiem, no to... Ale ja brzeg mam zrobiony, wiesz? Jest jak jasny. Oj tam, troszkę. Tutaj możemy iść tą ścieżką, spotkać żywe drewno. I wszystkie możliwe patyczki świata trzeba zebrać. Tam jest żywy ten drewniany ludek. Dobra. Tu jest jakieś cmentarzysko. Ja tak sobie będę ten latał. Od brzegu do brzegu. Żeby tak sobie patrzeć, co tutaj mogę ciekawego znaleźć. O, tu jest kolejna taka lampa. Już jedną taką mam. Kanister śluzu się nazywa. Ja nie wiem, kto wymyślał te nazwy. O, pajączki. Pajączki? A, no tak. No, to porządek ten... jakiś? Wiesz co, to może wracając? Poszukajmy tego. Makła. O, bo wołki. Wołki. No wołki. Wołki, małe wołki. Normalnie wołkownia. Mówią, że nie mają diody z tyłu. Dobra, u mnie tutaj czysto. Parę nagrobków. W sumie nic ciekawego. Zepsuta suszarka. Można powiedzieć, że teren jest czysty i nie ma makła. To jest dziwne. Dobra, trzeba się trochę chyba kurzyć pajączki. Kurzyć pajączki. Czy wiesz co, czy ten... Może pójdźmy na psiaki od razu. O, najlepiej. Good idea. No, bo wtedy porobimy pułapki od razu. Kolczaste pułapki, czy co? No. One były dobre. No, nie były złe. Złe nie były. No jak już jest tyle tutaj drewna, weź choć coś porąbiamy, bo z tym drewnem to u nas. Dobra. Chodź, coś porąbiemy, bo dawno drzewca nie było. A kłody by się przydały, nie powiem. Ja nie zrobimy farmę grzybów. Dobra. Zobaczymy, kto pierwszy drzewca przywoła. A to jak się ten kici kici taś taś? To jest kici kici rąb rąb. A, do drzewca. No na ten tutaj duży. Ładnie wygląda. Zaraz się go wyzbędziemy. Pozbędziemy. W sensie, że go nie będzie. To co, do wieczora? Dekoracja macka? No trzeba wykorzystać to. No dobrze, ja jak najbardziej rozumiem. Czuję, że ja będę miał zaszczyt spotkać się z drzewcem. Normalnie myślisz, czuję to. Co ty jakiś lepszy jesteś? Widzisz. Ojku, czemu ja zawsze muszę... Co? Jezu, ile królików to jest. Dobrze, ty, a weź zostaw ten cztery żywe króliki, co? Do skrzyni. No. Bym poprosił. A ja nie wiem, czy ja można do skrzynki wrzucić, wiesz? A czemu nie? A nie wiem w sumie, czy nie.
Oj, zimno. Czy u ciebie też jest zimno? Tak. Dobrze, no to już za chwilę. Dawaj, chodź, 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 chodź. Oj, zimno. Ciepło. Siema. Co ja tu mam? Dekoracja macka. Nie no, fajna. Krótkie te dni. Już powiem ci, że jak na noc, to bardzo jasno. A jeszcze nie ma nocy. Pach, 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 pach. Dobrze. No już tyle tych drzew wyciachaliśmy i nic. Bo drzewce już nas znają i się nas boją. Gorzej będzie, jak tamto zaraz nam zgaśnie. Ciemno. Idę, idę, idę. Dobra, dobra. No i tak to się można grzać, kochani. Tutaj mamy pióro, muszę zrobić. Oda do kradzieży serc. Okej. Dobra. To ja może tak pochodnie w dłoni polecimy. Z powrotem do tego, do bazy, Michał. Możemy. To zimy. Nie śpimy. Co? Nie śpimy. A ja nie śpię. Wydawało mi się, że ktoś z was ziewał. Nie. Podczas mówienia. Ja cię proszę. Takie rzeczy to tylko w erze. Okej. Dobra, to ja tu tak biegu. A wychodzi na to, że ja mam jeszcze tylko 6, 5, 3, 2, 1. Uwaga! Okej, już. Pam, pararam, pam, pam. Daleko jeszcze. Papo Smurfy. Patata Jamy. Pararam, 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 pararam. Hej ho, hej ho, do domu by się szło. No i jesteśmy. O, tak i dwie duże kupy. A, to taka dre... A, czekaj, to da się. Cia. Dobra. Los cylindros. Co potrzebujemy na cylinder? 6 pajęczyn. Teraz tak, świńskie pupy. Czy wy już macie gdzieś marmur? Nie, ale był. Po drodze. Nikt nie zbierał. Ja zebrałem. Pytam się, czy wy macie? Nie. No to dobrze, a ja wam rzuciłem. No i ciach. Zaraz prezenty, najpierw cylindry. Dobra, pokażcie ten prezent. Wygrałeś coś do jedzenia. A nie, spódnica. Akurat znalazłem jedną saconkę. Akurat się idealnie po prostu nada na tę zimową porę, nie?
Dobra, myśl. Czekaj, co tutaj jeszcze było, bo już zapomniałem. Czemu słyszę dziwne dźwięki? Cztery... I trzęsienie ziemi? Gdzie ty jesteś? Meteoryty! A, jeju. Co mnie straszy? Ja już tu cały w stresie. No ja też. Tak, ty też. Dobra. Dobra, to można dać gdzieś tam dalej. A co to za kula magiczna? No powiedzmy, że nawet o tu. Ciach. Co tutaj my mamy ciekawego do zrobienia? Ciach. A ty byłeś tam na dole mapy za duptokami, czy nie? Tak. Okej. Na dole mapy. Tam coś ciekawego, czy? Za. Na dole, no. Na wiesz, dole od bazy, no tak. Tylko na obrzeżach byłem, przeleciałem. W sumie nie wiem, czy tam by nie mogło być tego, no, Makkwa, ale o tym dowiecie się już w następnym odcinku, bo wychodzi na to, że kończy nam się czas. Więc, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to oczywiście wpadajcie na Twitch TV Straszcialny GD, gdzie zwykle pojawiamy się według harmonogramu. Tym samym żegnam się z wami ja, czyli Cialny. I Żynko. Tubaką. Ja, zimno jest. Zimno. A, i wszystkim jest zimno. Oj, mi też jest zimno. Na hurtowo. Dali my do pieca, co? Oj, tak. Okej, tak czy siak. Do zobaczenia. O, jest.